Drodzy Państwo, pogadamy sobie o takim temacie zwanym ekonomią behawioralną, także mam nadzieję, że wszyscy jesteście podekscytowani. Dobra publiczność, faktycznie wspierająca. Jak to ja zawsze mówię na studiach, że prowadzę zajęcia z ekonomii behawioralnej, to wszyscy sobie przypominają, że teraz jest przerwa. Także to jest dziedzina, która strasznie brzmi, ale ona pomaga w tej kwestii, czyli pomaga zrozumieć, jak naprawdę decyduje nasz klient. I ona jest bardzo niedoceniana przez marketerów, przez sprzedawców. Może dlatego, że brzmi strasznie, natomiast jest to dziedzina przepotężna. Jak ona jest potężna, to się przekonałem jakiś czas temu, będąc na wakacjach. Konkretnie tu, czyli w pingwinarium na Teneryfie. Chociaż może powinienem powiedzieć nie tyle w pingwinarium, co bardziej w siedzibie zaprojektowanej przez szatana. Teoretycznie jest to zwykłe pingwinarium, jak każde są pingwiny. Ale w tej drugiej części, w tej części dla zwiedzających, nie ma chodnika. Nie ma podłogi, tylko jest chodnik, taki ruchomy chodnik. I ludzie, którzy wchodzą do tego pingwinarium, stają na takim ruchomym chodniku, odwracają się twarzą do pingwinków, machają tym pingwinkom. Pingwinki, jak te tresowane z Madagaskaru, odmachują. To się wszystko jakoś tam kręci i cały ten spektakl trwa około 3 minut 30 sekund. No i można powiedzieć, czego się czepiasz, co jest w tym złego. Praktycznie nic. Praktycznie nic. Gdyby nie to, że jest jedna grupa społeczna, która jest szczególnie wrażliwa na wdzięki tych małych stworzeń, to są dzieci do 10 roku życia. I one mniej więcej w 3/4 tej podróży orientują się, że za chwilkę ich nowo nabyta miłość dobiegnie końca. W związku z czym siłą wypraszane z tego pingwinarium wystosowują prośby do swoich hiszpańskich rodziców i mówią: mami, papi, ja kieruję tego pingwinka i to kieruję mucio. No i homio, nie mogę dać ci tego pingwinka, bo to są dzikie animale, są one to muszą mieć zimno i mami, papi, dawaj tego pingwinka i to dawaj aura. No i tak się przerzucają i w tym momencie następuje nieuniknione, czyli razem z rodzicami te dzieci wyjeżdżają z tego pingwinarium i dzieci przechodzą od gruźb do czynów, czyli drą ryja. I to drą ryja w taki sposób, że słychać ich na Lanzarote. I można by sobie było pomyśleć, że w tym miejscu każdy zdrowo myślący marketer wstawiłby sklep z pingwinkami. Widzę, że pani z marketingu, tak. Ale gdyby tu był sklep, po prostu sklep, to przecież nie nazwałbym tego siedzibą zaprojektowaną przez szatana. Jak się wyjeżdża z tego pingwinarium, to nie ma tam sklepu, tylko jest takie pomieszczenie, które wygląda jak gargantuiczne schody kręcone, tylko że nie ma schodów, ale jest płaska podłoga i półokrągłe sklepienie. I taka konstrukcja tego pomieszczenia sprawia, że kakofonia płaczu dzieci zamienia to miejsce w akustyczną aulę tortur. I te tortury trwają. Wychodzi się stamtąd z 3-4 minuty, chociaż miałem wrażenie, że z 2 lata. I gdy się wyjdzie, to wtedy pojawia się on. Są na sali dzieci? O nie. Drodzy Państwo, za jedyne 75 euro uciszymy Twojego bąbelka. Bierzesz albo idziesz, nie? No i ludzie kupują, bo taka jest cena spokoju. No, trochę smutno, kiedy przyjdziecie z trojaczkami. No ale chwilę później ci dosłownie biedniejsi rodzice wychodzą z tego pingwinarium i pierwsze, co ukazuje się ich oczom, to. Czy wiecie, co to jest? Wiecie? To jest taka super wciągająca skarbonka. Tu się wstawia Jurasa i ten Juras pomyka do środka. I ci sami ludzie, którzy właśnie wypstrykali się z 3,5 stówki, ustawiają się w kolejce, żeby mogli zobaczyć, jak pieniążek leci do środka. Ja wydałem tylko 2 euro, bo też tylko tyle mi zostało po zakupie pingwinka. Ale byli ludzie, którzy wydawali więcej. Trochę dołująca była taka jedna dziewczynka, która stała tam w kolejce grzecznie, w końcu się dopchała, wzięła 2 złote, także położyła to 2 złote tu. No i kiedy ono było mniej więcej tu, to cap i jeszcze raz. Także, jak to mówi mój przyjaciel, świat nie jest gotowy na Polaków. I teraz pytanie brzmi, czemu ja o tym mówię?
dlatego że chciałbym dzisiaj z wami pogadać o tym, w jaki sposób projektować takie rozwiązania. I mam trochę ułatwione zadanie, dlatego że stoi za tym wspomniana wcześniej potężna dziedzina, czyli ekonomia behawioralna. Ekonomia behawioralna to jest coś, co brzmi fatalnie, ale wydaje mi się, że głupio się tym nie zainteresować. Dlatego, jak ustaliła Ola, najdalej w 45 minut godzinę, bo mamy tutaj godzinę na ten slot, a Kuba i tak nie ma nic nowego do powiedzenia, ustaliliśmy, że mogę mówić maksymalnie do 18. Na co wam w ogóle ekonomia behawioralna? Co możecie na tym zyskać? No załóżmy, że macie sklep internetowy. Powiedzmy, że macie na imię Monika i na nazwisko Kamińska. To jesteście w stanie sobie modelować zachowania ludzi i sprawdzać, w którym miejscu kreacji i lejek będą działały efektywnie, w którym nie. Co jest ważne? Względnie przed wypuszczeniem tej kampanii, a więc przed przepaleniem budżetu. Inna kwestia. Macie na przykład jakieś VOD albo jakiegoś SASA. Macie jakieś filmiki, które udostępniacie swoim klientom. Powiedzmy, że macie na imię Magda i na nazwisko Komsta. To również wam się to przyda. Albo wreszcie napisaliście książkę, czy też sprzedajecie jakieś usługi profesjonalne, czyli no nie wiem, macie na imię Janina i na nazwisko Daily. To też ci będzie okej. Tylko akurat tu jej nie ma, jest na drugim panelu, więc znowu będę musiał jej wszystko indywidualnie tłumaczyć. No ale nic. Te rzeczy, jeżeli ktoś jest nimi zainteresowany, to tak dobrze jak potrafię w pozostałe 25 minut, postaram się wam wyjaśnić. Mam 174 slajdy, także nie mrugajcie. Wszyscy myślą, że to żart. Naprawdę. Więc dobra, do brzegu. Czym jest ta ekonomia behawioralna? Otóż ekonomia behawioralna to jest taka dziedzina, która powstała wskutek romansu dwóch innych, czyli ekonomii oraz psychologii. I co ona robi? Otóż ekonomia behawioralna bada decyzje zakupowe klienta. I można byłoby pomyśleć, czyli w sumie tak jak zwykła ekonomia. Prawie tak, tyle że ze zwykłą ekonomią jest kilka problemów. Klasycznie ekonomiści, kiedy ja jeszcze męczyłem się na studiach, to nas uczono, że klasyczni ekonomiści mają pewne założenia co do gatunku ludzkiego. Na przykład mówią, że wszyscy ludzie mają doskonałą znajomość rynku i zawsze optymalnie dobierają dla siebie rozwiązania, fantastycznie liczymy. Mamy pod kopułą taki superkomputer i zawsze sobie radzimy z wszystkimi dylematami. No i wreszcie ludzie zawsze dobierają to, co dla nich jest najlepsze, czyli codziennie wcinamy jarmuż, nigdy burgera i na tych założeniach bazuje klasyczna ekonomia i tłumaczy, w jaki sposób klienci będą decydować. Nie wiem, jak wasi znajomi, moi tak nie wyglądają. Oczywiście da się znaleźć pojedyncze przypadki, które tak będą działały. Na przykład gdybyśmy wzięli Richarda Feynmana czy Janinę Bąk, no to oni byliby w stanie obliczyć wszystko bez względu na trudność zadania. Oni by sobie radzili z każdym coraz to trudniejszym zadaniem równie dobrze, bo są po prostu geniuszami. No ale jak weźmiemy kogoś ciut mniej bystrego, na przykład mnie, no to sytuacja im dalej w prawo, tym wygląda gorzej. Podobnie będzie z samokontrolą. Znowu są lub były jednostki na tym świecie, które zawsze wybierały dla siebie naprawdę najlepsze możliwości. No i jeżeli weźmiemy kogoś trochę mniej ogarniętego w kwestii dyscypliny i siły woli, to im trudniej odmówić, tym będzie szło gorzej. Co być może część z was kojarzy z poprzedniego roku i że po afterparty stałem na 18, więc te problemy z liczeniem i samokontrolą implikują kilka istotnych mechanizmów ekonomii behawioralnej, które bardzo warto rozważyć, warto zastosować je w sprzedaży i marketingu. I tych mechanizmów jest sporo. Ja pogrupowałem moim zdaniem najważniejsze na 6 części i pierwszy z nich to tak zwane prawo najmniejszego wysiłku. W skrócie, ludzie nieszczególnie lubią wydawać energię na myślenie. Jak sądzą, że jest im to niepotrzebne, to tego nie robią. Co fajnie w ogóle określił Daniel Kahneman, ojciec chrzestny ekonomii behawioralnej, twierdząc, że jeżeli jest kilka dróg do osiągnięcia tego samego celu, to ludzie zawsze będą dążyli do najmniej wymagającego rozwiązania i my jako ludzie w tego typu rzeczach jesteśmy naprawdę dobrzy. W sensie my mamy wprawę. My potrafimy wybrać najlepsze dla nas rozwiązanie. Dam wam chwilę, bo nie wiem, czy to wybrzmiewa. Bez względu na stopień trudności. Ludzie się nie lubią męczyć. I do czego to nas prowadzi? No prowadzi nas to do tego, że w tym, co sprzedajemy i w tym, co kupujemy, pieniądze nie są jedynym kosztem. Owszem, płacimy złotem, ale płacimy też czasem, wysiłkiem fizycznym, wysiłkiem intelektualnym. Czyli moglibyśmy to uprościć do takiej kategorii, którą Rory Sutherland nazywa
kosztem behawioralnym. No i cóż to jest ten koszt behawioralny, jak on funkcjonuje, do czego on służy? Pokażę wam to na przykładzie pewnie wam obcym, bo dotyczy oglądania VOD i przepalania czasu, więc wy pewnie tego nie robicie, ale może macie znajomych, którzy mają konto na Netflixie i oglądają seriale w kółko. Może wam opowiadali. Jak się ogląda seriale na Netflixie? Łatwo czy trudno? Łatwo, tak. Kiedy skończymy jakiś serial w danym momencie, nie wiem, przerwie nam krzyczące dziecko o drugiej w nocy, obojętnie, bo wiadomo, że o drugiej w nocy wszyscy muszą zobaczyć, co było dalej, to na drugi dzień, gdy wrócimy do tej produkcji, to Netflix pamięta, w którym miejscu skończyliśmy, pamięta, w jakiej wersji językowej to oglądaliśmy. A jeżeli do jakiegoś serialu wrócimy na przykład po pół roku, skończył się sezon, to co robi? Robi recap, żeby przypomnieć nam, co się działo wcześniej, żeby za bardzo naszej pamięci nie obciążać. Netflix nam podpowiada, co będzie dalej, podpowiada nam następny odcinek, podpowiada nam, co nam może przypasować. Behawioralnie rzecz biorąc, Netflixa ogląda się tanio, bardzo tanio. Czego nie mogę powiedzieć o HBO Go, czy platforma już nie istnieje, ale wyryła pewną szramę w mojej głowie. To jest tak, że jak się ogląda serial na HBO, kończy się odcinek, zaczyna się następny, to on wam zmienia wersję językową. Na jaką? Różnie. Żebyście mogli poznać obce języki. Mało tego. Jak wrócicie po jakimś czasie do jakiejś produkcji, to on wam przypomni, gdzie skończyliście, tylko źle. Na przykład sezon później, dzięki temu nie musicie się stresować przez cały sezon kryminału. Po prostu wiecie, kto zginął. Nie? To jest uczciwe podejście. No i w końcu, kiedy ja wracam do Gry o Tron, to oczywiście nie podpowiada mi, że to oglądałem, tylko jak wpisuję w wyszukiwarce Gra o, to pierwsze, co mi mówi, to Balcerowicz gra o wszystko. HBO Go ogląda się behawioralnie drogo. No chyba, że porównamy to z playerem. Żeby w ogóle zalogować się do playera, to trzeba przejść kwestionariusz, przy którym spis powszechny jest po prostu krótką ankietą na stacji benzynowej. Jak już to wypełnicie, co trwa 2 lata, to się okazuje, że wypełniliście to źle i że wybraliście tę metodę płatności, która ta metoda płatności akurat nie jest tutaj w ogóle dostępna. Trzeba zmienić ją na inną, a potem dostajecie kod. Ten kod przychodzi mailem, ten kod jest ważny 15 minut, trzeba go przekopiować, ale nie da się go przekopiować, bo trzeba go wkleić na telewizorze, który jest w drugim pokoju, akurat instalowaliście to na stacjonarce. Mało tego, mail przychodzi z 7-minutowym opóźnieniem, więc macie tylko 7 minut. Potem się orientujecie, że nie macie u siebie na telewizorze tej aplikacji, w której trzeba to wrzucić i musicie ją szybko zainstalować. Zostaje wam 30 sekund, to jest misja niemożliwa, nie? Generalnie jakby prościej jest uciec z escape roomu niż zalogować się na playera. I teraz dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że staramy się patrzeć na naszych klientów racjonalnie, patrzeć tak, jakoby te koszty, te finanse to był jedyny koszt. Tymczasem spędzamy za dużo czasu próbując zmienić motywację klientów poprzez jakieś tam twarde motywanty typu finanse, a za mało myślimy o tym, co zrobić, żeby pożądane zachowanie naszych odbiorców było tak proste, jak to tylko możliwe. Więc co mamy robić, drodzy Państwo, żeby się to udawało, żeby nam ta sprzedaż szła lepiej? Eliminujemy tarcie. Jak? No na przykład Amazon fajnie wyeliminował tarcie, wprowadzając zakup jednym przyciskiem. Kojarzycie? Widzę, że niektórzy też mówią niestety, tak? To jest tak dobry mechanizm, że ja się jednego dnia po $300 zorientowałem, że działa. Myślę, że nie jestem sam. Wasi klienci robią regularne zakupy, dajcie im możliwość subskrypcji. I można powiedzieć, no spoko, jak macie dostęp do VOD, ale co z fizycznymi produktami? Dollar Shave Club załatwia to całkiem nieźle. Opracowali, jak często mężczyźni potrzebują golarek i wysyłają im cyklicznie te golarki na 2 dni przed tym, aż im się skończą. Jest to genialny wynalazek. Jeżeli wasi klienci muszą wypełnić formularz na stronie, to niech on z cookiesów będzie wstępnie wypełniony. Jeżeli logują się do sklepu, to dajcie im możliwość pojedynczego logowania przez single sign-on albo w ogóle niech się nie rejestrują, tylko po prostu mogą kupić bez rejestracji. Jeżeli ludzie od pozycjonowania, SEO-wcy krzyczą, że wasza strona ma ładować się tak szybko, że po załadowaniu jesteśmy ciut młodsi niż przed tym, mają rację. Generalnie trzeba odkryć koszt behawioralny swojego klienta, a potem go po prostu eliminować lub przynajmniej zredukować. Istnieje bowiem coś takiego jak linia akcji wyznaczona przez BJ Foga,
który to powiedział, że jest oczywiście zestaw czynności, który będziemy wykonywać bez względu na to, jak trudno będzie tam dojść. Na przykład jak moja córka zachoruje w obcym kraju, to ja się jej po hebrajsku dogadam. No ale jeżeli chcę wieczorem obejrzeć Watachę, to weźcie mi w tym nie przeszkadzajcie. Ludzie tu kupują, tutaj nie kupują. I mało tego, trudność danego rozwiązania wpływa na percepcję ceny. I wiemy to z badań chyba z 2009 czy 2010 roku, kiedy wchodziły te karty. Czy ktoś z was ma taki sklep stacjonarny? Bardzo długo? Chcesz, mniej niż połowa? No dobra. To było tak, że klienci chętnie korzystali z tych terminali, ale one były drogie. One były na tyle drogie, że sprzedawcy z kolei nie chcieli ich wystawiać. Ale bardzo szybko okazało się, że to jednak jest opłacalne. Czemu? Bo gdy ludzie wychodzili z kawiarni, proszono ich o rachunek, pytano, ile zapłaciliście, to gdy płacili gotówką, to oni doskonale wiedzieli. Gdy płacili kartą taką normalną, to oni też doskonale wiedzieli. A gdy płacili zbliżeniowo, to zaniżali. I dlaczego tak jest? Dlatego, że im dalej jesteśmy od tego procesu wydawania gotówki, tym nam się wydaje taniej. I można powiedzieć, no spoko rada jak na 2010 rok, ale trochę czasu minęło, więc co możemy z tym zrobić dziś? Kryptowaluty. Ludzie, którzy płacą kryptowalutami, traktują to jakby płacili pieniędzmi z eurobiznesu. W związku z czym dajcie im możliwość płatności w krypto. A im dalej od Bitcoina i Ethera, tym w ogóle będzie dla nich to praktycznie nieistotny koszt, a zamieniamy te pieniądze na prawdziwe pieniądze dokładnie tak samo dziś, jak tak samo łatwo jak dolary. Więc im dalej jest nasz klient od wydawania fizycznej gotówki, tym wydaje mu się, że mniej wydał. Wysiłek i w ogóle ten koszt behawioralny może również ograniczać narracja, zwłaszcza tak zwana narracja sensoryczna. Chciałbym się tutaj upewnić, że wychodzi dźwięk za chwilkę. Co to jest narracja sensoryczna? To jest taka, która bezpośrednio trafia do zmysłów. Jak mówię, że biegaliśmy po lesie, to nam się tam kora motoryczna szybko aktywuje. Jak mówię, że pachniało bzem, to zaraz kora śródwęchowa. I gdy używamy tego typu zwrotów, to ludzie po prostu szybciej sobie to interpretują. Konkrety plus narracja sensoryczna dają nam całkiem ciekawe połączenie, co przedstawi nam teraz mistrz tego gatunku, czyli Tomasz Zimoch. Tak jak piękna kobieta oślepia nas mężczyzn, tak Małysz oślepił nas wspaniałymi skokami. Kariera Małysza jak plastry słodkiego ananasa, kiedy w tym syropie ananasowym wykąpał nas dzisiaj Adam Małysz. Ta łysiejąca głowa to w tej chwili główka noworodka, który piszcze, płacze, śmieje się do swoich uszczęśliwionych rodziców, a ten dorosły 28-letni mężczyzna śmieje się i właśnie ma twarz łysego narodzonego dziecka, szczęśliwego, jak i szczęśliwi kibice. On tak mówi na co dzień. On tak mówi na co dzień. My się tam poznaliśmy na jakiejś konferencji, dzwonię kiedyś do niego i on... No, panie Kamilu, co słychać w ten pochmurny, chłodny, aczkolwiek rokujący meteorologicznie wtorek? No, cześć Tomku. Więc, drodzy państwo, pierwsza kwestia, ograniczamy wysiłek tak, jak się da. Ale wysiłek to nie jest jedyna kwestia, na którą warto zwracać uwagę, bo to nie jest tak, że my oceniamy wartość produktów obiektywnie tak, jak nam się wydaje. Istnieje coś takiego jak uznaniowa ocena wartości produktu, czyli w skrócie myślimy, że potrafimy ocenić wartość produktu, ale czy na pewno? Przyjrzyjmy się następującej sytuacji. Jedziemy sobie gdzieś tam zaparkować do centrum i nie mamy drobnych, a parkometr przyjmuje tylko monety. No ale widzimy, gdzie sobie jakiś przechodzi, no to się go pytamy, czy ma pan 5 zł, a on na to, że tak, sprzedam panu za 20 zł. Przynajmniej ja ci to czegoś zaraz nie sprzedał, nie? Więc ta reakcja u nas... Ta propozycja nam się średnio podoba. Pozdrawiamy człowieka po starosłowiańsku i jesteśmy rozczarowani poziomem empatii natury ludzkiej. No dobra, to druga sytuacja. Znów nam brakuje piątaka, jest inny człowiek. Pytamy się, czy ma 5 zł i on mówi nie, ale kilometr stąd jest sklep. Bardzo szybko tam pobiegnę, rozmienię i wrócę, dam panu 5 zł. Chciałbym za tę usługę 15 zł. I co sobie wtedy myślimy? No dobry deal. No, w sumie się spina. Tyle, że nie jest to dobry deal, dlatego, że ta druga oferta jest gorsza. Czemu? Po pierwsze czekamy, a po drugie dostajemy spoconą monetę. Także nie oceniamy obiektywnie, za to widoczny wysiłek zwiększa wartość produktu. Myślimy, że potrafimy ocenić prawdziwą wartość, tak naprawdę często oceniamy wysiłek, który za tym stoi. Wniosek? No pokażmy wysiłek.
Doskonale wiedzą o tym w branży gastro. Jak idziemy do jakiejś drogiej, dobrej restauracji, to co się dzieje? Pół godziny nam najpierw opowiadają, że ta krówka, co za chwilę trafi do naszego żołądka, to się pasła wyłącznie na najzieleńszych łąkach, że wychodziła na te łąki w ogóle tylko w słoneczne dni. Warzywa, które tutaj zaraz dostaniemy, to w ogóle od Wigilii marynowano. Że wszystko to można sprawdzić, mamy otwarte kuchnie, proszę spojrzeć. Także naprawdę opłaca się u nas wydać dwie wypłaty. I tak faktycznie jest, że ten wysiłek doceniamy. W branży gastro niby proste to zrobić w e-commerce'ach. No również wie to na przykład pewna wyszukiwarka lotów. Tanich lotów. Co oni robili? Badali trzy warianty swojego postępowania. Najpierw użytkownicy od razu dostali wyniki i oczywiście byli zadowoleni. Potem dostawali 10 sekund czekania, w międzyczasie pojawiało się koło śmierci, no i byli delikatnie mówiąc rozgoryczeni. No ale kiedy w trzecim wariancie czekali 10 sekund i najpierw widzieli, że wyszukiwarka im tłumaczyła, szukamy teraz lotów u 80 przewoźników, wybieramy dla ciebie najlepsze oferty i specjalnie dla ciebie je sortujemy, no to przecież to musi chwilę potrwać, nie? Easy Tiger, spokojnie. Wtedy użytkownicy byli bardzo zadowoleni, bo doceniali wysiłek tej wyszukiwarki. Ona się napracowała dla mnie. Jeżeli pokażemy odpowiednio duży wysiłek, to możemy zażądać za swój produkt niemal każdej ceny, o czym wiedzą ci goście. Zinger Vehicle Design, to jest takie moje motoryzacyjne marzenie, którego pewnie nigdy nie zrealizuję. I to jest taki producent, który robi restomody, czyli odrestaurowują najbardziej pożądane Porsche, ulepszają je, poprawiają wygląd. No i słyną z tego, że na ścianach ich fabryki od dnia zero, kiedy się w ogóle wprowadzili, a teraz też także w niektórych modelach, widnieje taki napis Everything is important. I to pokazuje ich zamiłowanie do detali. Ktoś, kto wchodzi do tej fabryki, ma wrażenie, że optuje z perfekcją. No i w sumie za perfekcję też go liczą, bo liczą go 4,5 bańki, a trzeba czekać 4 lata, więc obawiam się, że to nie jest jeszcze w zakresie moich możliwości. Ale gdyby ktoś chciał zrobić jakiś crowdfunding, to ja wystawię stronę. Więc wartość produktu może powstać w fabryce, ale jak nie produkujemy Porsche, to może powstać też w głowie. I tu przydaje nam się framing. Framing to, tak mówiąc po polsku, w zależności od potrzeb, uwypuklenie pozytywnej lub negatywnej cechy. I całkiem ciekawy przykład zaobserwowałem jakiś czas temu, lecąc samolotem. Wiecie, że linie lotnicze mają ohydne żarcie i oczywiście zdają sobie z tego sprawę. To żarcie zdążyło 7 razy oblecieć cały glob, także no, kurczak jest półsurowy, potem go odgrzewają. No, nawet dobry weterynarz by tego nie uratował. Więc nie mogłem się powstrzymać, musiałem to z siebie wyrzucić, bo ten żart potem by trafił na afterparty, nikt by ze mną nie chciał pić. Wszyscy zaklinają rzeczywistość, tłumaczą, jakie mają dobre jedzenie. Z wyjątkiem jednego stewarda w Wizzerze. Drodzy Państwo, za chwilkę rozpoczniemy serwis cateringowy. Proszę pamiętać, że jesteśmy najlepszą knajpą w okolicy. I trudno typa nie lubić, nie? To jest uwypuklił jedyną rzecz, którą grają. Jest blisko, w sensie nie chcesz iść gdzie indziej. No, co można zrobić? Z framingu korzysta także branża turystyczna. Na przykład opracowali pojęcie glamping. Ja myślę, że większość z nas daje sobie jednak sprawę, że glamping to jest po prostu kemping z fajniejszym namiotem. Tak, ja wiem, że tutaj ktoś może powiedzieć, nie, inne doznania. Nie, jakby to jest kemping z fajniejszym namiotem. Kropka. Ale żeby się wybrać na glamping, to trzeba być dość majętnym człowiekiem. Koszt jak siedmiogwiazdkowy hotel. Więc co trzeba robić? Jeżeli macie taki sobie produkt, to nie mówcie, że to jest wada, tylko że to jest cecha, i że teraz tak jest modnie. Więc cena też wpływa na percepcję jakości, podobnie jak narracja. Jak ludziom pokazywano dwa wina za 40 zł i za 80, to było smaczniejsze. Tylko to były te same wina, ale to było smaczniejsze. Potem, jeżeli mamy taki potężny ból głowy, to idźcie do apteki. Na przykład, nie wiem, poprzedniego dnia byliście na imprezie z Kubą Bielem. Jutro będziecie w stanie to odczuć. To wtedy bierzcie droższe tabletki. Droższe tabletki działają lepiej. Badania Dana Ariely'ego pokazują, że droższe tabletki działają lepiej, bo efekt placebo działa. Uczciwe, nieuczciwe? No nie wiem. Może cena bólu głowy jest tu dobra. Oceniamy produkt nie postępując racjonalnie. Oceniamy wartość produktu. Wydaje nam się, że postępujemy racjonalnie, ale tak to nie działa. No a skoro jesteśmy przy nieracjonalnych decyzjach, drodzy Państwo, co to jest? Tak. No więc jak ktoś na to nie wpadł, bo to było za trudne pytanie, to jest pierścionek zaręczynowy. Szokująca jest to odpowiedź.
Tak? Mógłbym dać takiej teściowej na święta w prezencie? Znaczy mógł, nie? Byłoby to dziwne, ale tak. Skąd wiemy, że tak wygląda pierścionek zaręczynowy? Tak, jest taki stereotyp, ale dlaczego akurat taki? Otóż nie zawsze tak było. To nie jest zwykły pierścionek zaręczynowy, ten jest akurat ekstremalnie drogi. To jest pierścionek zaręczynowy firmy De Beers. I to firma De Beers odpowiada za to, że tak to właśnie postrzegamy. Konkretnie to copywriter Francis Garrity w 1947 napisał linijkę, która trochę zmieniła postrzeganie, powiedział "A diamond is forever". I od tego czasu wytworzyło się takie językowe połączenie pomiędzy wieczną miłością a trwałością kamienia. No jak diamond forever, moja miłość też forever, no to się w sumie spina. Z 10% sprzedawanych pierścionków z diamentem na zaręczyny te statystyki w ciągu roku wzrosły do ponad 90%. Także De Beers całkiem sporo ugrało. I to, Diamond is Forever, to jest druga najlepsza kampania reklamowa w historii firmy De Beers. A o pierwszej dowiecie się na następnych zajęciach. Nie, dobra. Pierwsza jest trochę niepozorna. Powinieneś wydać miesięczną pensję na pierścionek zaręczynowy. I można powiedzieć, że co? Że to jest lepsze niż A Diamond is Forever? Głupi? No jest, bo w marketingu chodzi o to, żeby na koniec się złoto zgadzało. Ci biedni ludzie przychodzili po te pierścionki i oni nie wiedzieli, ile zapłacić. No to im podpowiedziano, miesięczna pensja. No okej. Okay. I nie wydawali miesięcznej pensji, ale 3-tygodniową. Aż do lat 70., kiedy De Beers przeprosiło i powiedziało, wszystko to zrozumieliśmy źle. Taka jest prawda. No i oni się zreflektowali. No tak, faktycznie. Aż do lat 80., kiedy De Beers wchodziło do Japonii i wtedy znowu przeprosili. Drodzy Japończycy, cały świat to rozumie źle. No cały świat się myli. Ale wy jesteście pierwszym narodem, który ma prawo to zrozumieć. I Japończycy wydają najwięcej. Dlaczego tak się dzieje? Bo działa, drodzy Państwo, kotwiczenie. Kotwiczenie sprawiło, że 19-krotnie ta sprzedaż wzrosła i kotwiczenie jest częścią szerszego mechanizmu, o którym chciałbym, żebyście pamiętali tak wyceniając, jak i kupując, czyli wszystko jest relatywne. To jest tak silna inklinacja, że za chwilkę wam pokażę zagadkę. Wcale jej nie będę musiał wyjaśniać, a i tak będziecie znali odpowiedź. Jaka jest odpowiedź? Są takie same. Czego tu nie widać, nie? Ta po prawej się wydaje większa, ale jak zdejmę te czarne kropki, to widać. A jakie założę, to się niczego nie nauczyliśmy. I czemu tak jest? Znowu Daniel Kahneman o tych takich iluzjach poznawczych, o iluzjach wzrokowych mówi tak. Skoro wzrok jest najstarszym zmysłem i on sobie nie radzi z takimi trikami, to co się dzieje, kiedy wdrożymy iluzje kognitywne? No dzieje się więcej. Pokażę temat, który prawdopodobnie was nie interesuje, ale to jest tylko akademicki przykład, bo dotyczy picia piwa. I mamy tutaj zestawienie czterech piw. Kiedy one na półce były tylko za funta i 2 funty obok siebie, to sprzedaż wyglądała tak, 33% do 66%. Gdy dołożono sikacza za 30 pensów, no to nikt go nie kupował, ale znacznie więcej osób kupowało to pośrednie. I wreszcie, gdy dołożono piwo premium, no nikt nie kupował tego tańszego. Czemu? Bo działa awersja do ekstremum. Nie chcemy tej najgorszej i najlepszej opcji, efekt złotowłosej. Czasami więc, by podnieść cenę produktu, potrzebujemy innego produktu. Wie o tym na przykład producent samochodów Maserati, który sprzedawał swoje auta na targach jachtów. Ale w przypadku Rolls-Royce'a ten kontrast nie był wystarczający, więc oni sprzedawali swój staw na targach jetów. Swoją drogą, jak musiały wyglądać te zakupy, nie? To ja wezmę ten Boeing, dołóżmy do tego te skórzane fotele, o ten diamentowy barek, o i tamtego Rolls-a pan zapakuje. Będzie kartą całość, więc... Co trzeba robić? Dodawajcie punkt odniesienia, nawet jeżeli on jest lekko spoza branży. To jest landing, który sprzedaje listę do e-commerce, taką checklistę, za $67, czyli nie tanio, ale obok mamy opcję audytu za 4900, w związku z czym w porównaniu do tego wydaje się tanio. Ja nie sądzę, żeby ktoś kupował ten audyt tutaj masowo, ale lista wychodzi nieźle. Podobnie jest z tym kursem, swoją drogą całkiem niezłym z ekonomii behawioralnej. $480 to drogo jak za zajęcia online, no ale na żywo to 3000, jeszcze się musi grupa zmienić. Kontekst zmienia percepcję, czy tego chcemy, czy nie. Także pokażę wam to na tym przykładzie, nie wiem, czy to widać, czy nie. Tu mamy prezerwatywy poniżej pieluchy, a napis mówi porównaj i zaoszczędź. Dobra. Ja mam kolegę, nie chwaliłem się, ale może powiem. I mój kolega ma córkę.
Mój kolega ma córkę, ona ma kilka lat i jest naprawdę bardzo interesująca. Także zanim zadzwoni się na policję, to chwila. Kolega zajmuje się ekonomią behawioralną i córka często słucha, jak ojciec przez głośno mówiący gada przez telefon. No i czym skorupka za młodu? Jednego dnia ojciec przyjeżdża po córkę. A wiesz co, tu się coś popsuło, Ola. O, na szczęście można to łatwo naprawić. Więc jednego dnia ojciec przyjeżdża po córkę do przedszkola. Córka nie wie, że ojciec jest w okolicy i córka coś tłumaczy koleżance. Słuchaj, chcesz, żeby tata ci kupił lalkę, tak? Tak. I on ci nie chce kupić, tak? Nie. No dobra, to robisz tak. Podchodzisz do niego, rzucasz mu się na szyję i mówisz, że go bardzo, bardzo kochasz. Chwilę tam siedzisz, parę minut, potem znikasz. Na 2 godziny, nie mniej, nie możesz w tym czasie nic zbroić. Rozumiesz? Rozumiem. Potem wracasz do taty i mówisz, tatusiu, no co tam skarbie? Bo Zuzia to ma taki fajny domek dla lalek. Pokaż skarbie ten domek. I pokazujesz mu link do domku dla lalek na Allegro za nie mniej niż 1000 złotych. No fajny, fajny córko, tylko trochę drogi. No dobrze, tato, dobrze. No może chociaż tę lalkę. Myślcie o punkcie odniesienia przy cenach, a także o tym, że ludzie cechują się awersją do strat. Czyli generalnie pewna 3-4 minutki i lądujemy. Tak, ja wiem, wiem. Jestem już na 127 slajdzie. Dziękuję. Dzięki. Trenowałem z Janiną. Całkiem przypadkiem nasze wspólne szkolenie, naprawdę. Więc tak, pewna ilość bólu jest zawsze mocniej odczuwalna niż odpowiadająca ilość przyjemności. Co widać na tym wykresie? Bo 1000 złotych nas cieszy, plus 1000 złotych nas cieszy, ale minus 1000 złotych smuci nas dwukrotnie bardziej. Można powiedzieć, no spoko, ciekawostka. Pytanie brzmi, jak to wdrożyć. To na przykład tak jak Amazon Lightning Deals. To są ograniczone czasowo deale z całkiem atrakcyjne cenowo. I przez to, że one znikają, dość szybko to ludzie mają poczucie potencjalnej straty. To samo robi polski X.com, który również robi gorący strzał. Nie mogę podać dokładnie, ile oni na tym zyskują, no bo mam NDA, ale dużo. Więc pytanie brzmi, co w waszych sklepach można sprzedawać w okienkach czasowych? Zdarza się, że pobudzić to poczucie straty można czasem, a można narracją. I wtedy z pomocą przychodzi nam reframing, jak w tej akcji, która zachęcała do ocieplania domu. Także, drodzy państwo, podkreślamy, co tracą. Podkreślamy, co tracą, a kiedy w ogóle nie tracą? No w ogóle nie tracą wtedy, kiedy nic nie płacą. Czyli kiedy mamy do czynienia z efektem kosztu zerowego. Dan Ariely robił pewne badanie na studentach. W ogóle mam takie wrażenie, że na uczelniach to jest tak, że jak ktoś ma jakiś pomysł na eksperyment, to testuje sobie to na studentach, jak coś tam mu wyjdzie, to wnioskuje o grant i potem badają na szczurach. Myślę, że to było identycznie. I widzę, że paru akademików, tak jest, tak jest. No. Proponował 2 czekoladki. Hershey's za centa i drogiego Linda za 14 centów i ludzie wybrali lepszą czekoladę. Ale kiedy różnica w cenie była taka sama, ale Hershey's było za darmo, proporcje się zmieniały. Czemu? No dlatego, że gdy coś jest za darmo, to nasz mózg krzyczy, to jest okazja, nie ma ryzyka, bierz. Dlatego tylko jedna z tych dwóch kampanii Subwaya ma sens. Kup kanapkę drugą, dostaniesz gratis, ta działa, a ta druga, czyli kup 2 kanapki, za każdą z nich dostaniesz 50% zniżki. Jest trochę jak żaba na kółkach. No fajne, ale spoko. No ale po co? Więc jakby... No właśnie. I z takich rzeczy, z efektu kosztu zerowego korzystają również giganci. 150 slajd. Na przykład Amazon Prime i Allegro. Za darmo przesyłki, nie? Za darmo przesyłki powyżej pewnej kwoty. Płacimy abonament i za darmo przesyłki powyżej pewnej kwoty. Wiem, ale mnie nie sponsorują. Jeszcze. Albo już nigdy. To jest tak silny mechanizm, że mój kumpel zamówił sobie ostatnio 4 pary sznurówek. Stary, po co ci 4 pary sznurówek? Przesyłka była gratis. Nigdy nie zużyjesz 4 par zapasowych sznurówek. Przesyłka była gratis. No i tak dyskutowaliśmy. Pytanie więc brzmi, co możecie wdrożyć za darmo? Za darmo to jest bardzo silny magnes. Ludzie odczuwają silną awersję do strat, więc warto im o tym przypominać na przykład w momencie wyboru. I do tego służy wzmocnienie samodzielnego wyboru, co widać na tym bankomacie. On nam proponuje, chcemy jakiś voucher na wodę,
yes, please, albo no, I will miss out. Jak możemy to wykorzystać w sklepach internetowych? Na przykład przy zapisie na newsletter, czy w jakimś innych pop-upach? Na przykład tak. I to poprawia konwersję. Awersja do strat to bardzo silna inklinacja, podobnie jak niepewność. Ona powstrzymuje nas od zakupów. Przypuśćmy, że jesteście na zakupach i chcecie sobie kupić ser. Ale nie jesteście w sklepie sami, tylko z szefem, który ceni wasze umiejętności językowe, a wy bardzo lubicie Leerdammer, czy tam Leerdammer. W sumie to nie wiemy. Leerdammer. No właśnie. Więc jeżeli nie potraficie tego wymówić, to jesteście jak większość ludzi w tej sytuacji, to powiecie, dla mnie będzie gołda. Dlaczego? Bo niepewność wstrzymuje nasze decyzje. O tym wie na przykład Netflix. Pierwsze, co nas wita, jak są nowi klienci, to anuluj w każdej chwili. Czemu? No bo wiedzą, że ludzie obawiają się umów długich i poskręcanych jak za skronie z krzakach, bo po prostu nie wiedzą, czy się z tego wyplątają. Przejdźcie ścieżkę zakupową klienta. Pomyślcie, czego obawia się ten klient. Pomóżcie mu zredukować niepewność. I żeby klient nie zrezygnował, pamiętajcie, że należy mu pomóc wytrwać w wyborze. Widzisz, ostatni czynnik, 164 slajd. Narzędzia do podtrzymywania zaangażowania. Moim ulubionym jest Goal Gradient Effect. Jak sobie porównacie te dwa programy lojalnościowe, to są teoretycznie takie same, ale nie są. Ten po prawej będzie niewspółmiernie bardziej efektywny. Niewspółmiernie bardziej efektywny. 30-40%. Teoretycznie i tu do zebrania jest 8 pieczątek. Widać? No ale jak dostajemy tutaj pierwszą, to jesteśmy w momencie 1 na 8, a tu jesteśmy 3 na 10. 3 na 10 to dalej w procesie. Goal Gradient Effect. Im bliżej celu, tym mi się wydaje, że trudniej się z tego wykaraskać. No to już teraz nie zrezygnuję. Pamiętajcie, drodzy Państwo, po trzeciej randce bardzo trudno zrezygnować. E-commerce to wie. Dlatego czasem w e-commerce będziemy widzieli taki koszyk, a powoli w niektórych miejscach, i to muszę powiedzieć, że jest mój wynalazek, jestem z tego dumny, to jedyna rzecz, którą wymyśliłem w życiu, na przykład taki. I on działa trochę lepiej. Dlatego, że 2 na 5 to dalej niż 1 na 4. Narzędzia, które podtrzymują zaangażowanie. Na przykład włożony wysiłek podtrzymuje zaangażowanie, o czym wie IKEA. Jak ja skręcam szafkę, to wydaje mi się lepsza niż ta w sklepie. 10% części zostało, ale dalej mi się wydaje lepsza. I wiedział o tym pewien sprzedawca Renault. Oni zrobili taką kampanię. Jeżeli znajdziesz rysę na samochodzie, damy ci zniżkę w wysokości $1000. I tak. Te zniżki by dostawali, ale co robili ludzie? Przychodzili ze szkłem powiększającym, szukali przez pół godziny, a potem mam zniżkę. I tak by dostali, ale wypracowana zniżka jest lepsza niż darmowa zniżka. I to jest 6 grup, do których was zachęcam. I tu rodzi się parę pytań. Po pierwsze, czy stosowanie tych rzeczy jest etyczne? Moim zdaniem, wtedy, kiedy produkt na pewno jest dobry dla klienta i realnie mu pomaga, to odpowiedź brzmi tak. Jeżeli nie, no to pamiętajcie o tym, że sprzedać można wszystko, tylko się trzeba bardzo często przeprowadzać. Natomiast jeżeli planujecie sprzedawać dobre produkty, to tutaj zebrałem dla was w jednym miejscu taką ścianę z podsumowaniem tych przykładów. Możecie sobie to popstrykać i sprawdzić. To są rzeczy, które względnie działają. Czy działają na pewno? Czy na 100% to zadziała? Na 100% to nie. Dlatego trzeba robić to, o czym Microsoft nie pamiętał, wypuszczając Vistę, czyli testy. Trzeba robić testy. A czy po testach zadziała na 100%? No tak na 100% to też nie do końca. To jest tak trochę jak z moim kolegą, który jakiś czas temu zapisał się na kurs skoku ze spadochronem. Wchodzi na ten kurs i pierwsze, co usłyszał, słuchaj Paweł, to jest tak, że twój spadochron się kiedyś na pewno nie otworzy. Pytanie nie brzmi, czy on się nie otworzy, tylko kiedy. Rozumiem. I co wtedy? No wtedy, Paweł, masz zapasowy. Aha. A taka refleksja, luźna myśl. A co jak mi się zapasowy nie otworzy? Słuchaj, Paweł, z takim pechem nie warto żyć. Dziękuję Państwu bardzo.